Cześć, ja jestem Maciej i witam na kanale Akustyka. Dzisiaj przedstawimy Wam 5 propozycji wzmacniaczy stereofonicznych z rynku wtórnego. Zapraszam do oglądania. Przy zakupie używanego sprzętu zawsze zalecamy odbiór osobisty, oczywiście jeżeli jest to w ogóle możliwe. Masz wtedy możliwość posłuchać tego sprzętu, masz w ogóle możliwość sprawdzić, czy jest w pełni sprawny. Zawsze przy takim zabiegu warto sprawdzić, czy potencjometry nie trzeszczą, potencjometr główny od korekcji barwy. Jesteśmy w stanie też sprawdzić, czy wszystkie źródła są, czy wszystkie wejścia bez problemu działają oraz czy przełącznik źródeł też działa bez zarzutu. Jesteśmy w stanie po prostu takie podstawowe rzeczy sprawdzić namacalnie i jesteśmy w stanie wtedy być pewni, że no ze wzmacniaczem jest wszystko ok. Oczywiście nie zrobimy wtedy testów laboratoryjnych i jakieś turbo ukryte i skomplikowane wady, no niestety nie jesteśmy w stanie ich wykryć i nic na to nie poradzimy, ale myślę, że zawsze warto wiedzieć więcej niż mniej w tym przypadku. No bo wiadomo, że na taki sprzęt żadnych gwarancji zazwyczaj nie dostaniemy. Podczas wyboru tych 5 urządzeń, które za chwilę Wam przedstawimy, przede wszystkim kierowaliśmy się 2 kryteriami. Pierwsze to jest oczywiście kwota do 2000 zł oraz druga kwestia, żeby to były konstrukcje tak mniej więcej maksymalnie 10-letnie. Żebyśmy się tutaj nie pakowali w totalnie archaiczne produkty, których stan już może być bardzo wątpliwy. Dodatkowo przede wszystkim już tutaj skupiamy się na produktach, z którymi sami mieliśmy styczność, no żeby faktycznie ta nasza opinia tutaj była podparta doświadczeniem, a nie na zasadzie, że wydaje nam się, że jest ok. Pierwsza propozycja Marantz PM6006. Znajdziemy go już od 1300 zł w górę. To, co go cechuje, to dość łagodna barwa dźwięku, także zdecydowanie zalecamy go do połączenia z kolumnami o ostrzejszej sygnaturze. Na przykład Marantza 6006 bardzo często łączyliśmy z klipszami i jest to bardzo dobra synergia. Mamy tutaj dodatkowo DAC-a z wejściami optycznymi oraz koaksjalnym, oczywiście szereg wejść liniowych, analogowych. Na papierze mamy tutaj tylko 2x45W przy 8 ohmach, ale uwierzcie, że w zupełności jest to wystarczające do takiego standardowego użytkowania. Opcjonalnie druga propozycja z Marantza, taka można powiedzieć bonusowa, czyli PM7005. Jest to wzmacniacz z podobnego okresu, jeżeli chodzi o jego wiek. Natomiast jest to wyższa półka, która zaczyna się od mniej więcej 1900 zł w górę. Dostajemy, można powiedzieć, ten fundament Marantza, jeśli chodzi o granie, ale brzmienie jest pełniejsze, bardziej detaliczne, dokładniejsze, po prostu ciut lepsze oraz dodatkowo zyskujemy tutaj wejście USB, jeżeli chodzi o podpięcie komputera w formie DAC-a. Druga propozycja, czyli NAT C356. Jest to propozycja bardzo popularna, tak naprawdę jeszcze do niedawna można było nabyć ten wzmacniacz na rynku pierwotnym, no ale no, w chwili obecnej już on zakończył swój żywot. Jest to propozycja, którą znajdziemy już od 1500 zł w górę, natomiast znajdziemy też droższe warianty, dlatego że do tego wzmacniacza możemy dodatkowo dołączyć karty rozszerzeń. One mogły zawierać na przykład streamer, DAC-a czy też moduł HDMI, także w różnych wersjach ten wzmacniacz znajdziemy, natomiast bazowo jest to typowo analogowa konstrukcja. Według specyfikacji mamy 2x80W przy 8 ohmach, natomiast w praktyce on spokojnie wyciągał ponad 100. Brzmienie było energiczne, na basie dość podkreślone, natomiast raczej o takiej miękkiej sygnaturze. Generalnie wzmacniacz dość uniwersalny, natomiast raczej zalecany do kolumn o bardziej takim jakby krótkim, dynamicznym, bardziej można powiedzieć detalicznym brzmieniu. Przy okazji, niedawno robiliśmy materiał dotyczący kolumn do 2000 zł, także w momencie jak połączymy dzisiejszy film z tym starszym materiałem, no to możecie złożyć sobie zestaw stereo do 4000 zł. Gwarantuję, że jeżeli chodzi o rynek nowych sprzętów, no to w tej kwocie no nie sposób tak naprawdę nawet zbliżyć się jakościowo do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć przy komponentach używanych. Także tutaj w prawym górnym rogu zapraszam do kliknięcia w nasz poprzedni materiał dotyczący kolumn. Trzecia propozycja, Yamaha AS700. Znajdziemy ją na rynku wtórnym już od 1600 zł w górę. Jest to typowy analogowy wzmacniacz o mocy 2x90W przy 8 ohmach, także bez problemu poradzi sobie ze zdecydowaną większością kolumn na rynku. To, co wyróżnia Yamahę na tle konkurencji, to, że mamy tutaj płynny loudness, to znaczy, że nie mamy tylko przycisku on-off, tylko mamy potencjometr, który, no można powiedzieć, działa w ten sposób, że tak jakby wycinamy środek pasma. Loudness, wiadomo, że jeżeli chodzi o ogólnie korekcję barwy, no to wśród audiofilii nie jest to najbardziej pożądana funkcja wzmacniacza, ale jednak no, bardzo często spotykamy się w sytuacjach, gdzie jednak pożądane jest ustawienie, gdzie skraje pasma są no, dużo bardziej wyeksponowane niż środek. Czwarta propozycja, Cambridge Audio CX-A 60. Znajdziemy ją już od 1800 zł w górę.
TX-60 w swoim czasie to był bardzo popularny wzmacniacz. Jeżeli chodzi o brzmienie, możemy mówić tutaj o raczej lekkim, troszeczkę rozjaśnionym brzmieniu, ale nie brakowało też tutaj dociążenia i miękkości w dolnym paśmie. Można powiedzieć, że to taka była bezpieczna propozycja pod większość kolumn. Jeśli ktoś nie wiedział, czego szuka, Cambridge CXA, seria CX, zazwyczaj bez problemu tutaj była taką bezpieczną furtką pod większość zastosowań. Na pokładzie znajdziemy tutaj DAC z wejściami optycznymi oraz koaksem, dodatkowo wyjście subwooferowe. Wzmacniacz ma 2x60W przy 8 ohmach, także też w zupełności wystarczająco do większości zastosowań. I ta seria CX względem nowej miała jeszcze korekcję barwy. Także bardzo często klienci wręcz pożądają starszą serię CX względem nowej, no z uwagi na tą właśnie korekcję barwy, której w nowszej serii już zabrakło. Ostatnia, piąta propozycja to będzie Denon PMA 1510 AE. Najtańszą ofertę, jaką znalazłem na rynku wtórnym, to 2100 zł, także delikatnie wykraczamy poza założony próg, natomiast brzmieniowo jest to zdecydowanie warta grzechu propozycja. Względem innych opcji, które dzisiaj przedstawiliśmy, jest to, no można tak powiedzieć, obiektywnie najwyższa liga. Otrzymujemy energiczne brzmienie o bardzo dużym zróżnicowaniu barwowym, zarówno w basie, średnicy, jak i sopranie. Jest to wzmacniacz też wykonany jeszcze w Japonii, także nie jest to tak jak wszystko dzisiaj klepane w Chinach, więc dla wielu na pewno też to będzie duży plus. Patrząc na następców tego modelu, na następców 1510 AE, to kolejne serie już były dużo, dużo droższe, wielokrotnie droższe, a niekoniecznie były wielokrotnie lepsze. Oczywiście następcy byli delikatnymi ewolucjami, jeśli chodzi o kwestie brzmienia, natomiast cenowo poszedłowały dużo, dużo wyżej. Także tutaj przede wszystkim stosunek cena-jakość, no można powiedzieć, jest wręcz na poziomie wybitnym. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i tak dalej. Oraz przede wszystkim do odwiedzenia naszego salonu audio na spotkanie z muzyką. Jeżeli masz też jakieś propozycje wzmacniaczy w tym budżecie z rynku wtórnego, zapraszam do komentarzy. Jak zbierzemy większą bazę takich propozycji, no tym, można powiedzieć, będziemy mieć szerszy wybór dla potomnych. Dziękuję jeszcze raz i do następnego.